Radio Wnet, www.wnet.fm. Panie i panowie, i gość kolejny, poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Nie zbudziliśmy wczesną porą świąteczną, chociaż nie. Tomasz Rzymkowski, absolutnie. Wiecznie zapracowany, tak jak i poseł Sachajko, którego gościliśmy dokładnie wczoraj. Panie pośle, rzecz bardzo ważna, komentarze do daty wyborów samorządowych. Jak to odebrano, skomentowano w łonie Kukiz 15, a też co mówi się w kuluarach sejmowo-warszawskich? No, moim zdaniem żadne zaskoczenie, to znaczy wszyscy byliśmy przekonani od co najmniej półtora miesiąca, jak nie od dwóch miesięcy, że pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października, a druga tura w przypadku przejścia dwóch kandydatów do drugiej tury wyborów prezydentów, wójtów i burmistrzów miast 4 listopada. Termin żadne zaskoczenie, tym bardziej, że wybory, pierwsza tura musiała się odbyć między 15 października a 15 listopada. Premier wybrał moim zdaniem najbardziej optymalny termin, tak aby nie kolidował z świętem niepodległości 11 listopada, bo wówczas by wypadła druga tura wyborów prezydenckich. Natomiast późniejsze terminy już były obarczone ryzykiem śnieżyc, zimy i niskiej frekwencji, co za tym idzie. Chociaż z tą frekwencją to zawsze jest tak, że nie jest ona zbyt zadowalająca w tych wyborach samorządowych. Jak pan myśli, panie pośle, uda się przełamać ten chocholi taniec i wreszcie ogół obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, tych małych ojczyzn? Ja wczoraj do 24 w nocy u mnie w Kutnie rozmawiałem z naszymi kandydatami na wójtów, na radnych powiatowych. No i właśnie oglądaliśmy wyniki wyborów z 2014, 10 i 6 roku. I rzeczywiście jest coś takiego, że w sytuacji, kiedy wyborcy nie mają alternatywy, to znaczy lokalna społeczność nie jest w stanie z różnych powodów przedstawić mocnego konkurenta dla włodarza gminy, bo zwłaszcza wybory do gmin, czyli do rad miast, do rad gminnych w przypadku gmin wiejskich, one determinują frekwencję w wyborach. Jeśli nie ma mocnego kandydata, mocnej alternatywy dla bieżącego włodarza, to ta frekwencja jest rzeczywiście niska. Ludzie idą i głosują nogami, to znaczy nie wychodzą z domów, bo twierdzą, że nic nie da się zmienić. Ja bym bardzo sobie życzył, aby w tych najbliższych wyborach Polacy rzeczywiście mieli pełną paletę kandydatów i możliwość dokonania zmiany, a ta zmiana jest naprawdę konieczna w polskich samorządach, zwłaszcza jeśli mówimy o swoich tych takich udzielnych księstwach, no daleko szukać. Gdańsk, który jest mi bardzo bliski, nie tylko bym powiedział rodzinnie, ale również z racji zawodowych, chociażby Amber Gold, czy postawa pana prezydenta Adamowicza. Cała Polska obserwowała jego arogancję w stosunku do żołnierzy Wojska Polskiego i zbliżającej się rocznicy wybuchu II wojny światowej, gdzie on sobie jako udzielny książę na Włościach nie życzy uczestnictwa kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i apelu pamięci wygłoszonej przez oficerów Wojska Polskiego. To jest absolutny skandal. I jeśli Polacy nie dokonają zmiany i przewietrzą wiele magistratów, wiele urzędów wojewódzkich, wiele starostw powiatowych, no to nie mają prawa narzekać, że są ignorowani, że są w sposób niewłaściwy traktowani przez urzędników podległych włodarzom poszczególnych urzędów. Zwłaszcza, że z panem dyrektorem Sławomirem Szenwaldem, dyrektorem tego niezwykłego miejsca, Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, bo tutaj dzisiaj jesteśmy, panie pośle, cytujemy fragment Barbarzyńcy w ogrodzie. Taki wylosowałem i czytam w całości i chyba tutaj pan poseł Tomasz Rzymkowski też się uśmiechnie. Uroki prowincji, brak poczucia symetrii, zanik zamysłu czasu i niechęć do tępych reguł. Tak. Tak, to w pełni się zgadzam. Ja jestem typowym prowincjuszem. Rozmawiamy ze mną, ja teraz przybywam w Kutnie, szykuję się na uroczystości 15 sierpnia, które się w Kutnie również odbywają o godzinie 10. W pełni się zgadzam z tym cytatem pana redaktora. No to jest jeszcze wracając na chwilę do samych wyborów samorządowych. No właśnie.
i wyników, bo to jest podejrzewam najciekawsze dla wszystkich. Otóż ja uważam, że w mediach ogólnopolskich, czy nawet tych lokalnych, wszystkie ugrupowania polityczne w Polsce, te oczywiście mainstreamowe, te parlamentarne, no odtrąbią sukces. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość poinformuje opinię publiczną, że ma najwięcej radnych powiatowych, czy też w ogóle radnych w skali kraju. Platforma Obywatelska poinformuje, że ma prezydentów bądź zaprzyjaźnionych prezydentów największych miast w Polsce. Polskie Stronnictwo Ludowe powie, że ma najwięcej wójtów w gminach wiejskich i sporą reprezentację w radach tych gmin wiejskich. A Kukiz 15 czy inne ugrupowania, które są nowe, powiedzą, że mamy po raz pierwszy swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów i radnych wszystkich szczebli. Więc można powiedzieć, że to są takie wybory, które wszyscy wygrywają. Oczywiście na swój sposób. Bo nie da się jednoznacznie zmierzyć wyników tych wyborów. To nie są wybory do polskiego parlamentu czy do europarlamentu, gdzie te wyniki są sumowane w skali krajowej. Mamy 3 szczeble samorządu terytorialnego, absolutnie autonomiczne 3 szczeble, w żaden sposób to się nie przekłada na poszczególne szczeble. No i mamy dosyć mocno rozbudowaną tą siatkę administracji ogólnej w Polsce, stąd też wyniki na Podkarpaciu nie mają żadnego wpływu na wyniki w zachodniopomorskim. Oczywiście można dokonywać takiego fałszu i sumować, uśredniać te wyniki, ale one są absolutnie nie oddające nastrojów społecznych i poparcia dla poszczególnych ugrupowań. Ja bym się bardzo cieszył, powtórzę, co już wcześniej mówiłem, gdyby naprawdę Polacy dokonali zmiany, aby tam, gdzie są już zostali włodarze poszczególnych miast, czy radni, którzy są od dekad, a znam takich nawet wójtów, którzy są jeszcze od czasów bycia naczelnikiem gminy z epoki Edwarda Gierka, żeby oni już naprawdę poszli na emeryturę i dali możliwość przewietrzenia tych urzędów, usprawnienia i oddania ich obywatelom. Ja myślę, że tutaj taką poglądówką byłoby to, jak wyglądają samorządy na tej ścianie zachodniej, bo przecież wczoraj byliśmy w Skwierzynie, przedwczoraj w Międzychodzie, dzisiaj w Gorzowie i byliśmy też w Obornikach Śląskich, gdzie ta średnia wieku jest niższa. Z drugiej strony też okazuje się, że ci młodsi wiekiem i stażem burmistrzowie, wójtowie nie boją się powierzać instytucji gminnych, miejskich, jak placówki domów pomocy społecznych, czy placówek kultury, czy bibliotek, młodym, rzutkim osobom, gdzieś tak w okolicach 20 i 30 w tych takich małych miejscowościach i to jest jak gdyby klucz ku temu, aby dawać tym młodym szansę. To jest to, co również powiedział pan Sławomir Szelwald, dyrektor, kiedy na przykład zobaczyłem młodą osobę, rzeczniczkę prasową, press officera Filharmonii Gorzowskiej i to cieszy i to rzeczywiście wzbudza uśmiech, zadowolenie na naszych twarzach, ale wróćmy jeszcze do komisji Amber Gold, panie pośle. Tomasz Rzymkowski, moim państwa gościem w świątecznym poranku wnet 15 sierpnia 2018 roku. Właśnie, jeśli Małgorzata Wasserman zwycięży w Krakowie i będzie panią prezydent Krakowa, no to co wtedy wydarzy się z komisją Amber Gold? No moim zdaniem już wówczas komisji Amber Gold nie będzie, to znaczy zakończą się prace przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Krakowie i pytanie jest, bym powiedział, bezprzedmiotowe. Ostatnim świadkiem przesłuchiwanym przez komisję jest Donald Tusk. Planowany termin przesłuchania to 2 października. Stąd też prace komisji moim zdaniem zakończą się do połowy października, ewentualnie w drugiej połowie października, ale jeszcze przed wyborami samorządowymi. Ale wierzy pan, że nie wiem, ci, którzy stoją za tym wielkim matactwem, mówię wprost, bo tak to wygląda, bo jeżeli nabija się w butelkę obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a funkcjonuje prawo i to prawo ma być równe wobec wszystkich, no to wszystkim przykro się robi i wszyscy zastanawiają się, co jest z tą Polską i z tym prawem. Pana refleksje takie, obserwując to z bliska, bo pan jest przecież wiceszefem tej komisji, panie pośle. Tak, oczywiście, przy czym ja pragnę tylko podkreślić, że zadaniem komisji nie jest dojście do tego, kto stał za Marcinem i Katarzyną P. Oczywiście, gdybyśmy to ustalili, to byśmy o tym poinformowali. Nie mamy instrumentów dochodzeniowo-śledczych, takie jakie mają policja, prokuratura, czy zwłaszcza służby specjalne. My właśnie zajmujemy się tym, dlaczego te wymienione przed chwilą przeze mnie organy i nie tylko
no, nie spełniły powierzonych im zadań i celów, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo obywateli. Jak to się stało, że ta sprawa nie została wyjaśniona? Jak to się stało, że instytucje państwa pozwoliły na 3 lata swobodnego rozwoju, a następnie na taki kontrolowany przewrót tego komina elektrociepłowni, bo dla mnie Ampercold to był taki komin elektrociepłowni, który trzeba było wysadzić w powietrze, ale przewracając go, przewrócić go na łąkę, na pastwisko, a nie na domy mieszkalne. Taka była niestety rola służb specjalnych przy Ampercold. Nie złapanie sprawców, nie zastosowanie środków chociażby operacyjnych w postaci tłuchów, tylko i wyłącznie obserwacja i skłonienie do zaprzestania działań. Powiedział pan Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Jeszcze podziękuję za to, że jednak wspiera pan i pojawia się w naszych programach i ta nasza idea spółdzielczości jawi się panu jako coś dobrego, za co dziękuję, zwłaszcza, że teraz czekamy już. Fanem Radia Wnet od samego początku. Pamiętam, jak jeszcze będąc studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pierwsze nagranie poza studiem Radia Wnet odbyło się właśnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na spotkaniu organizowałem. No proszę, jaka piękna klamra. Teraz ściskamy kciuki za Kraków i Eter Krakowa i Eter Warszawy. Jeszcze jedno pytanie. Jak poseł Tomasz Rzymkowski spędzi dzisiejszy świąteczny dzień 15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i święto Wojska Polskiego? O godzinie 10 rano będę uczestniczył w mszy świętej za ojczyznę w kościele parafialnym, w moim kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Kutnie. Po czym udamy się na cmentarz parafialny, aby oddać hołd żołnierzom Wojska Polskiego, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. A następnie popołudniem udam się do Pabianic na festyn rodziny, na którym objąłem patronat. Tam również mam nadzieję, że będę swoimi wyborcami fetował tą wielką polską wiktorię XX wieku i tą 18. bitwę w dziejach świata, która zdecydowała o losach, którą wygraliśmy i uratowaliśmy Europę przed nawałą bolszewicką. Tak jak powiedział Lord Abernon, że to najważniejsza 18. bitwa w historii świata i w historii ludzkości. Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, był moim państwa gościem w świątecznym poranku w net. Radio Wnet, www.wnet.fm.